O wyjaśnienia poprosiliśmy przewodniczącego radnych bezpartyjnych Huberta Papaja, który w imieniu swojego klubu złożył projekt uchwały. Co było powodem jego wycofania z porządku obrad ostatniej sesji? Ten projekt złożyliśmy 25 lutego i liczyliśmy, że trafi pod obrady komisji, a następnie pod obrady sesji Rady Miejskiej. Komisja, która miała się tym zajmować, została zwołana w przeddzień sesji. Podczas tej komisji dyskutowaliśmy na temat założeń tego projektu. Część radnych uważała, że należy wskazać źródła finansowania, że pewne rzeczy trzeba w tym projekcie zmienić. Dlatego przed sesją złożyłem pisemnie wniosek do pana przewodniczącego, żeby ten projekt zdjąć z obecnej sesji i że przygotowujemy jako klub radnych nowy projekt o tych samych założeniach, ale uwzględniający te uwagi, które nam zostały zgłoszone na komisjach. Najczęstszym zarzutem było to, że wnioskodawca nie zaproponował źródeł finansowania dla swojego pomysłu. W nowym projekcie uchwały zostanie ono podane. Te 80 tysięcy złotych, bo takie są szacowane skutki finansowe obniżenia tej stawki, przeznaczymy na to pieniądze z promocji miasta. No, przedsiębiorcy będą naszą chyba najlepszą wizytówką, najlepszą formą promocji, jaką sobie można wyobrazić. No i liczę na to, że pan prezydent i radni Koalicji Obywatelskiej poprą te zmiany w budżecie i poprą ten wniosek. Zdaniem radnego Huberta Papaja to wsparcie jest bardzo potrzebne lokalnym przedsiębiorcom, zwłaszcza, że obostrzenia dla restauratorów przeciągane są w czasie, a ogródki mogą być dla nich jedynym sposobem na zarobienie pieniędzy w tym sezonie. Ta branża od 24 października nie może normalnie funkcjonować i liczymy, że nie tylko pomoże finansowo tym przedsiębiorcom nasz projekt, ale że kolejne podmioty może podejmą też decyzję, żeby również wystąpić o zajęcie pasa drogowego i również oni mogliby funkcjonować w naszym mieście dla dobra mieszkańców, dla dobra turystów, żeby to miasto w końcu zaczęło żyć. Nowy projekt uchwały zakładający możliwość wydzierżawienia terenu pod ogródki gastronomiczne za symboliczny 1 lub 2 grosze za metr kwadratowy zostanie złożony w biurze rady jeszcze w tym tygodniu. Preferencyjne stawki miałyby obowiązywać na terenie Jeleniej Góry już od 1 kwietnia.